Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tutorialu pokazującym, jak przygotować się do statycznej próby ścinania. Będziemy ścinać 8 próbek wykonanych ze sklejki. Każdą próbkę będziemy ścinać za pomocą swożnia o konkretnej średnicy. Dysponujemy na potrzeby badania 4 swożniami, a więc jednym swożniem zetniemy 2 próbki. Od czego zaczynamy? Musimy zdjąć wymiary geometryczne 8 próbek. Aby nic nam się nie pomyliło, oznaczamy sobie próbki numerami kolejno od 1 do 8. Jeżeli robię to na początku dla wszystkich próbek, później muszę pilnować, żeby wpisywać odpowiedni numer do odpowiedniego wiersza w tabeli. Zaczynam od próbki pierwszej. Zdejmuję jej wymiary geometryczne za pomocą suwmiarki elektronicznej. Włączam suwmiarkę, sprawdzam, czy mam ustawione milimetry oraz czy suwmiarka jest wyzerowana. Które wymiary są mi potrzebne, czy wszystkie? Przy tej próbie jedynym wymiarem, który będzie niezbędny do dalszych obliczeń, jest grubość próbki. Nie potrzebujemy wymiarów przekroju poprzecznego, patrząc w rzucie z góry. Jeżeli chcemy być bardzo dokładni, możemy zdjąć pomiar grubości z każdej ścianki. Ja tak zrobię dla pierwszej próbki. Pierwszy pomiar to jest 8 mm, przecinek, no w zależności od tego, jak mocno docisnę, 8,11. Wpisuję do tabeli 8,11 mm i tak jak wspomniałam, dla tej pierwszej próbki zdejmę pomiary z 4 ścianek. 8,10, 8,10. I 8,11. Także widzimy, że akurat ta próbka jest wykonana dosyć dokładnie. Biorę następną próbkę i aby nasz tutorial nie był zbyt długi, dla kolejnych próbek nie będę już ściągać pomiarów grubości z każdego boku, a jedynie jeden.
ten sposób dokonaliśmy pomiaru grubości wszystkich 8 próbek, a teraz przejdziemy do pomiaru swożni. Próbki odkładam sobie na bok i będę mierzyć 4 swożnie. Zwróćmy uwagę, że z jednej strony swożnia, który ma generalnie kształt walca, jest to bryła, walec. Z jednej strony mamy wydrążony otwór, a więc przekrój jest rurowy. Z drugiej strony mamy mniej więcej ten otwór jest wydrążony do połowy. Z drugiej strony mamy przekrój kołowy pełny. W dalszej części powiemy sobie, po co ten otwór tutaj jest wydrążony. Teraz musimy zadecydować, które próbki będą ścinane którym swożniem i tego później się trzymać. Proponuję, aby próbka 1 i 2 była ścięta swożniem najmniejszym i tak kolejno będzie nam narastała średnica swożnia, wtedy się nie pomylimy. Zaczynam więc od pomiaru średnicy swożnia pierwszego. Również jeżeli chciałabym być bardzo dokładna, mogę troszeczkę nim obracać i dokonywać pomiaru średnicy. W tym przypadku myślę, że spokojnie możemy wpisać pomiar 16,07. Czyli około 16 mm ma ten nasz pierwszy najmniejszy swożeń. Wpisałam w dwóch średnicach, w dwóch pierwszych próbkach. Następnie przystępuję do pomiaru kolejnych swożni. Widzimy, że również przykładając miarkę w różnych punktach otrzymuje troszeczkę różne wymiary, ale wszystko to jest dopuszczalne. W przypadku wiemy, że ten element już kilka prób ma za sobą. Ja tutaj może jednak zmienię na 40. 31, 40. Mamy zdjęte wymiary zarówno z próbek, jak i ze swożni. Przejdziemy teraz do przygotowania aparatu do ścinania. Ten aparat będziemy zakładać do maszyny wytrzymałościowej, ale najpierw musimy przygotować próbkę. Biorę próbkę pierwszą oraz przypisany do niej swożeń o najmniejszej średnicy. Ten swożeń jest w komplecie z tak zwanym gniazdem. Zobaczmy, że to gniazdo z jednej strony ma nieco większą średnicę, z drugiej strony mniejszą średnicę, więc mamy tutaj taki kołnierz. Trzpień ładnie licuje nam się z tym gniazdem. Oczywiście mamy tutaj niewielką szczelinę, tak żeby ten trzpień mógł się wsuwać i wysuwać.
Pamiętajmy o tym, że wzory, z których będziemy korzystać, są to wzory dedykowane dla ścinania czystego. Tak naprawdę mamy do czynienia ze ścinaniem technologicznym. Jaka jest różnica? Ścinanie czyste jest to ścinanie, w którym mamy do czynienia tylko i wyłącznie z naprężeniami stycznymi. W rzeczywistości ze względu na tę małą szczelinę powstaje nam tutaj jeszcze moment zginający, generujący naprężenia normalne. Więc w rzeczywistości nie jest to naprężenie, nie jest to, przepraszam, ścinanie czyste, a ścinanie technologiczne. Zaniedbujemy tutaj jednak w obliczeniach wpływ tego momentu i skupiamy się tylko na naprężeniach stycznych i ich maksymalnej wartości, która będzie odpowiadać wytrzymałości na ścinanie. Bierzemy pierwszy komplet gniazda oraz stworznia. I teraz popatrzmy, z czego składa się aparat do ścinania. Dolna część nazywana jest korpusem, górna tuleją wkręcaną. Mamy tutaj jeszcze trzeci element, pręt, który od dołu ma wypustkę, która powinna zlicować się z otworem, który pokazaliśmy sobie wcześniej w trzpieniu. Więc docelowo chcemy, aby tutaj te elementy wpasowały się w siebie. Przez górną część będzie przekazywane obciążenie z płyty. Zobaczmy najpierw na zewnątrz, jak to będzie wyglądało. Gniazdo z otworem, następnie próbka i jako ostatni trzpień. Oczywiście my sobie to wewnątrz aparatu wyrównamy, tak aby siła przekazana na pręt z maszyny, pręt z kolei przekaże ją na trzpień i nastąpi cylindryczne ścięcie próbki, dzięki temu, że mamy otwór w gnieździe. Więc bardzo ważna jest kolejność i sposób wkładania tych elementów. Jako pierwsze wkładamy gniazdo. Tutaj w korpusie mamy otwór i pamiętajmy, aby to gniazdo ułożone było w górę tym kołnierzem. Czyli nie wkładamy go w ten sposób od dołu, absolutnie nie, nawet o na szczęście ciężko by mi było to zrobić. Wkładamy od góry, tak żeby tutaj ten kołnierz zatrzymał nam gniazdo na korpusie. Następnie układamy próbkę, staramy się ułożyć ją centralnie nad gniazdem. No i w zależności od średnicy trzpienia możemy albo spróbować przełożyć go i złapać na dole razem z prętem, albo ewentualnie włożyć go od spodu, nawet na chwilę możemy sobie próbkę wysunąć, unieść nieco trzpień i następnie wycelować tak, aby nam się te elementy spasowały. Następnie sprawdzamy sobie, czy mamy tutaj centralnie ułożoną naszą próbkę, aby nie dochodziło do generowania naprężeń na krawędziach, ponieważ ta nasza próbka ma tutaj krawędzie. Nie chcemy, żeby ścięcie nastąpiło blisko tych krawędzi. I ostatnią czynnością jest dokręcenie tulei wkręcanej. Wkręcamy ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż poczujemy pierwszy opór. Nie musimy tu wcale bardzo mocno tego dociskać, tak w zupełności wystarczy. Nasza próbka jest w tym momencie przygotowana do włożenia do maszyny wytrzymałościowej. Taką procedurę będziemy w przyszłości przeprowadzać dla każdej z 8 próbek, wymieniając trzpienie, no i oczywiście wyciągając ściętą próbkę, co pokażemy sobie już po wykonaniu próby. Zapraszam do obejrzenia części drugiej, w której pokażemy sobie, jak sterować maszyną oraz jak ściągać wartość maksymalnej siły niszczącej, potrzebnej do wyznaczenia doraźnej wytrzymałości na ścinanie. Zapraszam.